Paco Power System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Witam bardzo serdecznie w pełni. Jadwiga Stańczak, narażnik niebieski. Szanowni Państwo, z Jadwigą jest trener Ireneusz Szywa, pochodzący z Lubelszczyzny, dokładnie z Sanopola, niedaleko Wraśnika. Witamy bardzo serdecznie w pełni. Zapraszam Jadwigę. A do narażnika czerwonego zapraszam już było mistrzyni świata, dwukrotną mistrzyni Europy, 13-krotną mistrzynię Polski. Proszę Państwa, przed nami Karolina Michalczuk, klub sportowy Katolini. Największa gwiazda polskiego boksu amatorskiego. Drodzy Państwo, nikt nie zdobył tylu medali co Karola. 4 medale mistrzostw świata, złoty, srebrny i 2 brązowe. 6 medali mistrzostw Europy, 2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe. Karolina Michalczuk! Zawodniczki walczyć będą. 4 rundy, każda z rund po 2 minuty. Walkę w ringu prowadzi Tomasz Majter, jedyny lubelski sędzia klasy międzynarodowej. Punktują panowie Jacek Konował, Waldemar Wieprzowski i Marek Cieślak. Narożnik niebieski Jadwiga Stańczak, Karbo Gliwice i narożnik czerwony Karolina Michalczuk, klub sportowy Paco. W ubiegłym roku podczas Mistrzostw Polski w Lublinie Karolina wraz z trenerem Władysławem Maciejskim w półfinałowej walce sekundowała Jadwidze Stańczak. Dzisiaj obie zmierzą się po raz pierwszy w karierze. Ring wolny, runda pierwsza. Koniec pierwszej rundy, pojedynek kategorii do 60 kg walczą Karolina Michalczuk i Jadwiga Stańczak. Rutyna, doświadczenie kontra młodość w polskim boksie. Przypomnę, młodzieżowa mistrzyni Polski Jadwiga Stańczak, ubiegłoroczna wicemistrzyni Polski w kategorii do 57 kg w Lublinie, przegrała walkę w czwartej rundzie przed czasem z niebyle kim, bo wicemistrzynią świata Sandrą Kruk z Elbląga.
drodzy Państwo, dla Karolin Michalczuk. To pierwsza walka od 4 miesięcy po Mistrzostwach Świata w Bukareszcie. Tam w walce ćwierćfinałowej po dość kontrowersyjnym werdykcie nasza zawodniczka przegrała i niestety po raz pierwszy od, no jeszcze pamiętam, od wielu lat nie udało jej się zdobyć medalu na imprezie rangi mistrzowskiej. Ring wolny, runda druga. Koniec drugiej rundy, pojedynek pan w kategorii do 60 kg. Mówicie Państwo, mistrzyni bez taryfy ulgowej dla dużo młodszej, bo zaledwie 23-letniej, ja nie będę Karolinie Michalczuk wypominał wieku, drodzy Państwo, ale 6 grudnia, dokładnie w Mikołaja, nasza mistrzyni skończy w tym roku 35 lat. Ale Karola jest jak wino, im starsza, tym lepsza. Kobiety w boksie amatorskim mogą boksować do lat 40, więc ja wierzę, że jeszcze wszystko to, co najlepsze przed Karolą i ta decyzja o przejściu na zawodostwo, to może jeszcze nie tak do końca, bo przecież za 2 lata już igrzyska w Rio de Janeiro i tam może spełni się ten piękny sen o medalu olimpijskim dla naszej mistrzyni, bo tylko krążka olimpijskiego już w kolekcji brakuje Karolinie Michalczuk, zawodnicy klubu sportowego Paco Lublin. Ring wolny, runda trzecia.
Koniec trzeciej rundy i duże brawa. Ja myślę, że należą się szczególnie Jadzi i Stańczak. Drodzy Państwo, Karolina Michalczuk, nasza mistrzyni w Mistrzostwach Polski, przegrała tylko raz. W 2001 roku, na początku swojej przygody w boksie, finał z Cecylią Pudlicką. I to tylko dlatego, że sędzia przerwał pojedynek, bo leciała krew z nosa naszej zawodniczki. W innym przypadku, gdyby nie było tej kontuzji, Karolina Michalczuk do dzisiaj, czyli przez 14 lat, byłaby niepokonana na ringu. Proszę sobie to wyobrazić. 13 tytułów mistrzowskich i jedno srebro. To srebro tylko dlatego, że sędziowie przerwali pojedynek z powodu kontuzji podopiecznej trenera Władysława Maciejewskiego. Ring wolny, runda czwarta. Koniec czwartej rundy i koniec pojedynku w kategorii do 60 kg. Kobiet walczyły Karolina Michalczuk i Jadwiga Stańczak. Za chwilę oficjalny werdykt tej walki i puchar dla zwycięzczyni, który wręczy pani Agata Fisz, prezydent miasta Chełm. Zapraszamy pani prezydent do ringu. Brawa dla obu pań. Karolina Michalczuk, klub sportowy Pako, Jadwiga Stańczak, Cargo Gliwice, w ringu przeciwniczki, w życiu koleżanki i przyjaciółki. Ale tak jest, drodzy Państwo, w boksie, w środowisku bokserskim. Przed nami werdykt. Walkę kobiet w kategorii do 60 kg. Jednogłośnie wygrała Karolina Michalczuk, klub sportowy Pacha Lublin. Dla Karoliny puchar od pani prezydent Agaty Fisz. Wielkie brawa jeszcze raz dla Karoli, ale i dla Jadzi. Jedna z nielicznych zawodniczek, która zdecydowała się skrzyżować rękawice z Karoliną Michalczuk i nie przegrała, drodzy Państwo, przed czasem. Jeszcze raz wielkie brawa.
oczywiście pamiątkowe zdjęcie, które znajdzie się na jednej z czterech stron fotorelacji w najbliższym wydaniu Nowego Tygodnia w Chełmie. Ta fotka także w wydaniu lubelskim Nowego Tygodnia. Drodzy Państwo, była to przedostatnia walka czwartej gali sportów walki.